witajcie. Staję tutaj po raz pierwszy przed Wami. Ja chciałabym podzielić się z Wami, jeszcze nie mam świadectwa. Świadectwo zostawiam na później, ale chciałam Wam powiedzieć coś ważnego. Coś, co przeżyłam ostatnio. Niektórzy z Was wiedzą, że od wielu miesięcy mierzyłam się z tematem Kościoła, z tym, gdzie jest moje miejsce w tym Kościele. Próbowałam się odnaleźć. To było dość trudne, dlatego że jak przyszłam, to wydawało mi się, że z jednej strony widziałam, że to jest mój dom, a z drugiej strony kompletnie nie miałam takiej przestrzeni w sobie jak dom, jak miłość, jak zaufanie. Dlatego cały czas odczuwałam gdzieś w środku jakąś niezgodę. Jakby wszystko było fajnie, ale nic nie było fajnie. Nie bardzo wiedziałam, jaka jest tego przyczyna. Co się ze mną dzieje. I to uczucie narastało. To było tak, że niektórzy z Was wiedzą, że przychodziłam do Was i pytałam się, no dobrze, czy ja naprawdę powinnam tutaj być, bo nie czuję się tutaj dobrze. Nie wiem dlaczego, bo chcę tu być, a z drugiej strony nie czuję się dobrze. Ostatnio ten temat powrócił. I w ciągu ostatniego tygodnia przeprowadziłam kilka rozmów na temat opłakania Kościoła i to, co mnie zszokowało, to, że wiecie, ja do Kościoła podchodziłam trochę tak jak do firmy, czyli przychodziłam, są jakieś zadania do zrobienia, nabożeństwo, no i idziemy do domu. I później jest cały tydzień, później znowu jest jakieś nabożeństwo czy modlitwa. A za każdym razem, kiedy się pytałam, czym właściwie jest Kościół, to dostawałam taką zwrotkę, że no, Kościół to jest rodzina, to jest miłość, zaufanie. A ja sobie myślę, a jaka rodzina, jaka miłość? Ja w ogóle od rodziny to ja z daleka. W świecie nawet moja naturalna rodzina była dla mnie, tak czułam, zagrożeniem. Więc byłam wychowywana tak naprawdę w strachu przed moimi rodzicami, przed moim ojcem. Ja nie miałam takiej przestrzeni zaufania w stosunku do bliskich, bo bałam się bliskości, bałam się wejścia w bliską relację z kimkolwiek, ponieważ uważałam, że drugi człowiek mnie tylko skrzywdzi, więc tylko kwestia kiedy. I ten temat powrócił. I znowu dostałam informację, że no, że tu w Kościele to jest przecież miłość, a ja myślę, nie wiem, ważnej miłości. Jaka miłość w ogóle? O czym wy mówicie? Tu nie mam miłości. Nie, oczywiście się myliłam. Za co was przepraszam. W ostatniej rozmowie, którą przeprowadziłam w nocy, z piątku na sobotę, padły takie dość ostre słowa i ktoś zadał mi pytanie, z kim rozmawiałam, czy ja w ogóle ufam Arturowi, czy on jest dla mnie autorytetem. I wiecie co, zrozumiałam, że nie. Nie dlatego, że nie, bo Artur się w czymś myli. Absolutnie nie. Ja w ogóle to, że jestem tutaj, to zawdzięczam tylko Arturowi. I ufam mu, natomiast stwierdziłam, nie jest dla mnie autorytetem. I stwierdziłam, dlaczego. Dlatego, olśniło mnie, słuchajcie, dlatego, że ja, jak zanim się nawróciłam, to prawie 20 lat spędziłam w buddyzmie. A w buddyzmie jest taka doktryna, żeby nie mieć żadnych autorytetów, żadnych ludzkich autorytetów. I żeby samemu wszystko doświadczać i wszystko sprawdzać. Więc ja byłam dumna przez wiele lat z tego, że ja po prostu nie poddaję się żadnym autorytetom.
jak się nawróciłam, ja w ogóle o tym zapomniałam. I w momencie, kiedy szłam do kościoła, to ciągle słyszałam o tym, że nie, bo Artur powiedział, sobie, okej, Artur powiedział, tylko że dlaczego ja mam ciągle słuchać Artura? Przecież ja mam Biblię, ja mam Jezusa, a nie Artura. I mnie to strasznie, wiecie, to mnie strasznie irytowało. I jak zdałam sobie ostatnią sprawę, że tak naprawdę nie uznaję żadnego ludzkiego autorytetu, a przecież Bóg mówi do nas przez ludzi, to coś jest ze mną nie tak, coś jest we mnie nie tak. I poszłam z tym do Boga i mówię, Boże, przecież wiesz, że ja chcę podążać za Tobą. To jest dla mnie najważniejsze. I Bóg mi powiedział, że moje serce jest daleko od Niego. I to mnie bardzo, bardzo zszokowało i wypłynowało. I powiedziałam mu, dobrze, Boże, jeżeli chcesz, żeby uznała Kościół jako swój dom i Artura jako swojego przewodnika na tej drodze, okej. W porządku, tak będzie. I wiecie co? I w myślę przyszłam tutaj do tego kościoła, stanęłam na środku i powiedziałam, okej, to jest mój dom. I następnego dnia przyszłam na terapię, czyli wczoraj. I słuchajcie, tak jak zawsze siedziałam i słuchałam, co ludzie mówią, i myślałam sobie, no po tej terapii, teraz to ja już będę musiała iść na terapię. To pamiętam, że tak siedzę i słucham, co ludzie mówią i czuję taki wewnętrzny spokój, takiego czegoś nigdy wcześniej nie miałam. To było niesamowite, dlatego że oczekiwałam, że znowu będę, o Boże, nie, już niech to się skończy. Ale mówię, nie, jak ja się tutaj dobrze czuję. I tak popatrzyłam na ludzi i myślę sobie, więc oni są fajni i w ogóle ich problemy w porządku są jakieś, aż nie są małe, oni się z tym borykają. I pomyślałam sobie, że ja ich naprawdę kocham. Wcześniej nie byłam w stanie tego powiedzieć, nawet poczuć. I pomyślałam sobie, że jestem właśnie częścią i tak mi się zrobiło dobrze. I ja do dzisiaj przeżywam to, ten spokój i takie wewnętrzne pogodzenie się z tym, że jestem tutaj, tu jest mój dom, tu jest moje miejsce, a dzisiaj mogę powiedzieć naprawdę, że jesteście moimi braćmi i siostrami. Dziękuję.